znakomita akcja zespołu polskiego, indywidualna akcja Krzysztofa Lekarskiego, a zdobywcem bramki zawodnik z numerem 5 Hutek Szymon. Droga bramka dla zespołu Polski w 26 minucie. Szczelcem bramki zawodnik z numerem 4, Raciniewski Michał. Zakończyła się pierwsza połowa spotkania meczu Polska-Austria. Wynik do przerwy 2-0 dla reprezentacji Polski. Serdecznie zapraszamy wszystkich kibiców do stoiska gastronomicznego, gdzie można zjeść dania z grilla i napić się także napojów orzeźwiających. A za niespełna 10 minut rozpocznie się druga część spotkania. Trzecia bramka dla reprezentacji Polski w minucie 39. Strzelcem bramki zawodnik z numerem 13, Bakowski Krystian. Czwarta bramka dla reprezentacji Polski. Bramka dla reprezentacji Austrii z numerem 9. Bramkę zdobył Kuper Michael. Wynik spotkania 4-1 dla Polski. Zakończyło się pierwsze spotkanie międzynarodowego turnieju w pokoju na trawie. Reprezentacja Polski pokonała 4-1 reprezentację Austrii. Strzelcami bramek dla zespołu polskiego byli Hutek Szymon, Krystian Bakowski dwukrotnie wpisał się na listę strzelców oraz czwartą bramkę zdobył Raciniewski. Yeah.